Podstawowy błąd w kontaktach z dziewczynami. Kierowanie się własnym ego. Czy ona mnie polubi, czy ona będzie chciała ze mną rozmawiać, jak ja do niej podejdę. Czy taka kobieta będzie chciała się spotykać z takim facetem jak ja. Jak sobie tak mówisz, to już sam obcinasz swoją pewność siebie. A w tym wideo powiem Ci, jak zwiększyć swoją pewność siebie. Więc żeby zwiększyć swoją pewność siebie, musisz zacząć robić coś dokładnie odwrotnego. Czyli jeśli czujesz się zestresowany przy dziewczynie, to podejdź do niej i powiedz: słuchaj, zobaczyłem Cię, czuję się zestresowany. Albo zobaczyłem Cię tam i masz tak gorące nogi, że ja się Ciebie boję. Odkryłem, że jeśli zaczniesz robić coś takiego, to dziewczyny zaczną na Ciebie dużo lepiej reagować. Dlaczego? Pewnie sobie teraz możesz pomyśleć, no jakiś wariat, tak? Mam podejść do dziewczyny i powiedzieć jej, że się jej boję? Wyjdę wtedy na gościa, który jest mało pewny siebie. Otóż nic bardziej mylnego. Przyznając się jej do tego, wyjdziesz na gościa, który jest dużo bardziej pewny siebie, ponieważ zauważ, że osoba, która faktycznie się boi, nigdy czegoś takiego nie powiedziałaby dziewczynie. Osoba, która boi się podejść do dziewczyny, raczej zawsze skupia się na rezultacie. Szuka tego efektu w podejściu. Próbuje się przypodobać dziewczynie, próbuje się jej podlizać. Cześć, jesteś taka ładna, gdzie idziesz, tak? Albo cześć, pogadamy, mam chwilę. Już sam ton głosu często sugeruje, że ty próbujesz się przypodobać tej dziewczynie i dlatego to nie wchodzi. Kiedy nie będziesz próbował jej się przypodobać, tylko zaczniesz się uwalniać od tego efektu w podejściu, zaczniesz mówić dziewczynom: zobaczyłem Cię tam i co tam w ogóle u Ciebie, zobaczyłem Cię, nie wiedziałem, czy podchodzić, ale teraz widzę, że chyba nie zmarnowałem szansy, no to dziewczyny będą widziały, że Ty w tych interakcjach nie nastawiasz się na efekt i że to ona się musi wykazać. Myślę, że to ma sens. I zauważyłem, że jeśli ja się denerwuję, podchodząc do dziewczyny i nie robię i nie uzewnętrzniam tego uczucia na dziewczynę, nie robię czegoś takiego, że właśnie mówię jej o tym, to denerwuję się jeszcze bardziej. Więc to jest rada dla Ciebie. Jeśli Ty się bardzo denerwujesz, podchodząc do dziewczyn, to po prostu zacznij jej to mówić. W ten sposób staniesz się dużo bardziej pewny siebie, bo lęk, który kodujesz sobie w głowie, zniknie. Ty nie będziesz myślał kategoriami boję się jej, bo już jej to powiedziałeś. Więc jakby rozbijesz tą Twoją iluzję w głowie w drobny mak. Więc tak jak powiedziałem, nie powinieneś się nastawiać na pewno na efekt w tej rozmowie z dziewczyną i nie powinieneś czuć presji. Im bardziej będziesz chciał jej pokazać, że na nią zasługujesz, tym generalnie wypadniesz słabiej. No i ona to odczyta po Twojej mowie ciała, po Twojej wibracji, po sposobie, w jaki na nią patrzysz. Więc uwolnij się od tego uczucia i jeśli czujesz w sobie lęk, nerwy, to zrób ekspresję tego uczucia na niej. Możesz nawet podejść i zacząć do niej mówić w głupi sposób: Boże, zobaczyłem Cię, boję się Ciebie, ale cześć, tak? Zobaczysz, że to działa. Zobaczysz, że ona się wtedy zacznie śmiać. Ponieważ robiąc coś takiego, Ty nie masz na sobie maski. Nie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Nie da się tak, że mówiąc coś takiego, pokazywać presji na rozmowę, czy być sztucznym. Po prostu musisz być szczery. I dlatego to jest bardzo mocna strategia na to, żeby zwiększyć swoją pewność siebie praktycznie od razu, podchodząc do dziewczyny. Co więcej, powiem Ci, że stosując tą strategię na dłuższą metę, Ty się nauczysz podchodzić do dziewczyny bez żadnej presji, nauczysz się rozmawiać z dziewczynami na luzie, spontanicznie, kreatywnie i w bardzo naturalny sposób. Więc polecam Ci to wytestować, może się wybierasz teraz gdzieś na imprezę, może się wybierasz teraz z kolegą gdzieś na podryw, podejdź do dziewczyny. Jeśli przeraża Cię jej wygląd, to jej o tym powiedz. Jeśli widzisz w niej coś, co Cię blokuje, także jej o tym powiedz. Nie bój się tego. Ona Ci nie powie: mówisz mi, że się mnie boisz, więc spadaj, nie jesteś z mojej ligi. Ona się zacznie z tego śmiać, ponieważ przyznawanie się do swoich błędów to nie jest słaba cecha, tylko to jest umiejętność patrzenia na siebie z dystansem, tak? Mówiłem, że trzeba dawać dziewczynie i negatywne, i pozytywne emocje. O tym masz w innych materiałach, ale właśnie jak zaczynać rozmowę nawet od negatywnych emocji z dziewczyną. Byłem kiedyś w klubie, zaczepiłem dziewczynę, mówię: hej, co tam? Ona: no spoko, bawię się, a ty co tutaj robisz? A ja jej mówię: no wiesz co, przyszedłem się do klubu, bo mam dobry dzień, zabiłem psa. Ona się tak na mnie patrzy, zaczyna się śmiać i mówi: żartujesz? Ja mówię: no nie, no serio, nie? Patrzę, ona się znowu śmieje. Widzisz, niby idiotyczny tekst, tak? Ona się śmieje. I za chwilę mówi: Boże, co ty zrobiłeś? Biedny piesek, ja uwielbiam psy. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Widzisz, obudziłem w niej emocje. Jaki biedny piesek. Emocję taką, która sprawiła, że zaczęła myśleć o tym, co jej powiedziałem, tak? I widzisz,
Obudziłem w niej negatywne emocje. I za chwilę obróciłem to wszystko w żart. Powiedziałem jej, dobra, wiesz co, z tym psem to tak żartowałem, ale w sumie to możemy pogadać o czymś innym, wolałbym z tobą o koniach na przykład porozmawiać, chodźmy na drinka. Zaczęła się śmiać. Więc najpierw dałem jej negatywne emocje, a za chwilę przekułem te negatywne emocje w pozytywne. Odkryłem, że tego typu sposób działania niesamowicie działa na kobiety. Dlaczego? Bo nie wchodzisz w tego typu interakcje z nią, że starasz się na siłę się jej przypodobać. Prowadzisz ją przez konkretne stany emocjonalne, dlatego ona jest w stanie coś do ciebie poczuć już nawet w przeciągu 10-15 minut rozmowy. Wielu facetów się tego boi i rozmawia zbyt grzecznie z dziewczyną. A tutaj trzeba z siebie zrobić wariata, bo ona wtedy widzi, że ty jesteś jakby liderem w tej znajomości i ją prowadzisz, tak? Jest bardzo istotne, żeby coś takiego robić, ponieważ często faceci dają dziewczynie tylko jeden typ emocji, pozytywny. I ona wtedy nie dość, że może pomyśleć, że jesteś gościem, który próbuje się przymilić, to dodatkowo nie czuje tego, co powinna. Ja po moich wszystkich doświadczeniach z kobietami jestem święcie przekonany o tym, że kobieta zarówno powinna czuć pozytywne, jak i negatywne emocje. Więc jak podchodzisz do niej, nie próbuj jej się przypodobać, a zazwyczaj próbujesz się przypodobać wtedy, kiedy nie dajesz jej też negatywnych emocji. Żeby ona zaczęła mi mówić, biedny piesek, jak mogłeś coś takiego zrobić? Widzisz, tego typu emocje powodowały, że ja byłem w stanie ją przeprowadzić przez różne stany emocjonalne, od negatywnych do pozytywnych. Z jednej strony tutaj mówiła biedny piesek, a z drugiej strony zaraz to wszystko obracałem na żart, mówiłem, no proszę cię, ty uwierzyłaś w coś takiego, no przecież zadajesz głupie pytanie, to ci głupio odpowiadam, tak? Na przykład robiłem coś takiego i ona się śmiała, tak? Także widzisz, bardzo istotne jest to, żebyś ty żonglował tymi emocjami w rozmowie, żeby to nie były tylko i wyłącznie pozytywne emocje. Ponieważ jeśli będziesz jej dawał tylko i wyłącznie pozytywne emocje, ona się znudzi. Jeśli będziesz opowiadał jej same miłe rzeczy, ona się tym znudzi. Nie bój się ryzykować w tej rozmowie i dawaj jej także negatywne emocje. Oczywiście może być tak, że jak palniesz zbyt głupim tekstem na początku, to ona strzeli focha i wtedy to kalibrujesz i mówisz na przykład, dobra, żartowałem i zmieniasz totalnie temat. Więc wypróbuj sobie to w praktyce. Jeśli podobają ci się moje materiały, to wejdź na stronę uwodzeniekobietwdzień.pl, podaj tam swojego maila, a będę ci podsyłał dużo więcej tego typu ciekawych metod. Pamiętaj, że o wszystkim nie mówię na YouTubie, także zapisz się tam. A na pewno dostaniesz dużo więcej konkretów, które pomogą ci podrywać bardzo atrakcyjne kobiety.